Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie Państwa witam w naszym pięknym mieście, witam w naszym parku i życzę wielu niezapomnianych wrażeń związanych z dzisiejszą uroczystością. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Panie Prezesie. Ja bym chciał też podziękować za znakomitą współpracę przy organizacji Święta Spółdzielczości Bankowej i za organizację 20-lecia Krajowego Związku Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Bank w Skierniewicach, znakomicie prowadzony bank. Wiemy, że dynamicznie się rozwija, także serdeczne gratulacje. Jeszcze chciałbym, bo widzę na sali przybywa gości, ale tu jeszcze muszę powiedzieć, że chciałbym powitać pana wieloletniego prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, pana Eugeniusza Laszkiewicza. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie panią Danusię Twardowską, wieloletni pracownik oczywiście też Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, ale także redaktor naczelny Głosu Banków Spółdzielczych, który wiele lat skutecznie ten Głos Banków Spółdzielczych prowadziła. Witamy oczywiście też pana Karwatowskiego, Nestora Bankowości Spółdzielczej i nie tylko całej bankowości, bardzo też serdecznie witamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym zacnym prezesom za przywitanie gości, otwarcie dzisiejszej uroczystości. Ja myślę, że wystąpienie prezesa Kaczyńskiego wystarczające uzasadnienie, dlaczego dzisiaj tu wspólnie jesteśmy. I myślę, że w dalszej części na pewno będzie to potwierdzone. Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu prezydenta miasta Skierniewice, pana Leszka Trębskiego. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w Skierniewicach, w stolicy nauk ogrodniczych. Mam nadzieję, że za kilka lat w znanym w całej Polsce uzdrowisku, być może pierwszym uzdrowisku w województwie łódzkim. Szanowni Państwo, są na świecie banki. Jest ponad 500 banków spółdzielczych. Jest nasz, podkreślam, nasz bank spółdzielczy w Skierniewicach. Bank, z którym związanych jest wielu mieszkańców naszego miasta i tych indywidualnie, i tych, którzy swoje konta mają jako firmy. Firmy, duże przedsiębiorstwa, średnie i małe. I myślę, że każdy, kto choć raz był na corocznym balu organizowanym przez nasz skierniewicki bank spółdzielczy, ma okazję co do tego się zorientować, że z usług tego banku, który jest bankiem profesjonalnym, nowoczesnym, dbającym o interesy swojego klienta, korzystają prawie wszyscy, jeżeli chodzi o warstwy, mieszkańcy Skierniewic. Korzystają również z usług tego banku miejskie jednostki, miejskie spółki. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości być może wszystkie spółki miejskie będą klientami banku spółdzielczego. Na pewno zaciągają w tym banku kredyty i tutaj z tego miejsca pragnę bardzo podziękować panu prezesowi Klarzyńskiemu, bo bez jego zaangażowania nie byłoby co najmniej 10 nowych autobusów miejskich. Mam nadzieję, że również inne spółki będą miały udzielone tego typu wsparcie. Jak bardzo bank spółdzielczy związany jest z naszym miastem, to myślę, że świadczy o tym ten tytuł, który w tym roku został, tytułem, którym został bank spółdzielczy uhonorowany. Honorowy ambasador miasta Skierniewice jest to tytuł przyznawany tym instytucjom, tym firmom, które mają siedzibę.
ale prosimy może tak troszkę wyrównać. Bardzo proszę o sesję zdjęciowej. Ale jak jest, że jest pan. Ja tylko nie żyję, żeby nie było problemu z zgadnięciem, kto za kwiatkiem stoi. Tak, czy jest? Się, czy pogratulujmy wszystkim. Dziękuję uprzejmie. Pan prezes, wiceprezes Mariusz Prylicki, bardzo proszę. Myślę, że może się odnieść do zagadnienia. Będę chciał z tego mikrofonu powiedzieć dwa słowa, dlatego że dokładnie z tego miejsca, dwa lata temu, panie prezesie, na imprezie jubileuszowej Banku w Skierniewicach miałem możliwość powiedzieć: o, bank w Skierniewicach to jest bezpieczny bank. Wówczas to właśnie Bank Spółdzielczy w Skierniewicach niedługi miał staż, przystąpił do systemu wymiany informacji kredytowej. Dzisiaj natomiast mogę powiedzieć, no to co już powiedziała pani profesor, że sektor bankowości spółdzielczej to jest naprawdę bezpieczny sektor bankowy w naszym kraju. 540 banków spółdzielczych uczestniczy w systemie wymiany informacji kredytowej. Korzystacie państwo z dostępu do danych dotyczących praktycznie wszystkich klientów banków oraz SKOK-ów w naszym kraju. 90 milionów rekordów rachunków historii kredytowych osób fizycznych i już także w tej chwili 500 000 rekordów dotyczących kredytów przedsiębiorców. To jest do państwa dyspozycji. Muszę powiedzieć, banki spółdzielcze, tak jak popatrzę na te ostatnie dwa lata i też historię chociażby tutaj nagrodzonych, widzimy, to jest sektor bankowy także bezpieczny w tym znaczeniu, że jest ostrożny i racjonalny. Bardzo się cieszę, że te ubiegłe lata, ubiegłego kryzysu rzeczywiście jakoś razem w miarę suchą nogą udało nam się przejść. Jestem przekonany także i wierzymy wszyscy w to głęboko, że co by się nie zdarzyło, tak jednak sektor bankowości spółdzielczej jest przygotowany na różnego rodzaju ryzyka i na pewno sobie z nimi poradzi. Bardzo się cieszę. Gratuluję państwu jeszcze raz. Proszę, prosimy nie odchodzić, bo pragniemy zaprezentować laureatów drugiego konkursu. Jest to 10. edycja konkursu Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej. I proszę panią przewodniczącą jury o prezentację wyników tego konkursu. Szanowni państwo, systematycznie niewątpliwie wzrasta lista rekomendacji nadsyłanych przez banki, jak również kwoty łącznie darowizn przekazywanych społecznościom lokalnym przez banki spółdzielcze. W tegorocznej edycji konkursu Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej jury przyjęło przy ustalaniu końcowej listy wyróżnionych banków zarówno wskaźnik główny, to jest wskaźnik procentowy wartości darowizn przekazanych w roku ubiegłym do zysku brutto za rok właśnie ubiegły, jak i ocenę jakościową rekomendacji z tych banków. W ostatecznej liście laureatów 10. edycji konkursu uwzględniono następujące banki. Laureatami zostały. Zapraszam może tak, żeby sprawniej to wszystko przebiegało, przedstawicieli tych banków, którzy są na sali, w kolejności jak będę wyczytywać. Więc laureatem został Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie. Brawo. Następnie Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie. Proszę bardzo. Trzecie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Brańsku. Wyróżnienia otrzymują Bank Spółdzielczy w Oławie, Bank Spółdzielczy w Płońsku,